Cześć, siemanko, z tej strony Huwianko, a to jest Wiedźmin 3. Gramy dzisiaj sobie ponownie. Zrobimy dzisiaj kolejną misję, w której będziemy zbierać pieniądze, ponieważ to jest dla mnie bardzo ważne teraz. Otóż, moi drodzy, misja będzie trudniejsza, bo chyba na 15 level, nie chcę was okłamać do końca, ale wiem, że na pewno będzie trudniejsza niż poprzednio. Dali się, kurwa, oklepać jak nowigradzkie dziwki. Dobra, to lecimy. Okej. Okay. Dzisiaj trochę inna kamera, może być jakaś różnica, w ogóle z innej perspektywy jest. Jak, może światło będzie lepsze, ale kamera jest trochę gorsza. To jest też ty. Witaj. No. Podobno grasuje tu potwór, którego nazywacie skrzekaczem. Ano grasuje, krowy i kozy porywa, ale jak człek mu wejdzie w drogę, to też nie pogardzi. Bordzuj, co u dziedzica przy polowaniach robił, powiedział, że dość tego i on bestyję przegoni. Oho. Wziął siekierkę, zasadził się na skrzekacza, za fosą od strony bór i tam go znaleźli. Flaki miał po gałęziach rozciągnięte jak babie lato. Pół dnia go zbieraliśmy do grobu. To ładnie. Ładny potwór, nie? Jeszcze pora, żeby tym skrzekaczem zajął się zawodowiec. Kto mi powie mi coś więcej? A może Szymko? To syn Borzuja, tego co zginął. On poczwarę widział na własne oczy, tylko z nim ciężko idzie gadać. Jeszcze ojca nie odżałował. Rozumiem. Gdzie go znajdę? Kręci się po moim obejściu. Matka go dawno obumarła, teraz ojca stracił, tam go przygarnę. Dobrze, zatem... To jest na dworzu? Na dworze? Nie. Aha, to jesteś ty, tak? Możemy porozmawiać? A to jest mały dzieciak. Nie. Spokojnie, ja... Zostaw, mówię! Chcę pomścić twojego ojca, ale żeby to zrobić, muszę wiedzieć, co go zabiło. Skrzekun go zabił. Nie słyszałeś? To mi nic nie mówi. Musisz mi opisać, jak wyglądał. Coś niby kogut, to tyle, że duży. I z ogonem, jak u jaszczurki. Ja słyszę, że nasz burek w lesie ujada. Pięknie zobaczyć, co się dzieje. Patrzę, a tu tatka w krzakach leży. W brzuchu ma dziurę. I jęczy i krzyczy. Chciałem pomóc, ale jak? Jak? Spokojnie, spokojnie. Bywaj, mały. Dobra, coś niby wiemy. Kogut z ogonem, tyle że duży, coś mi to mówi. Jakoś go pokonamy. Czekaj, nie, źle. Tak, dobrze idę. To jest poza miastem. To jest 100... Dobra. Idziemy pieszo, tak? Tak. Ale ścieżka dźwiękowa jest świetna. Właśnie mam kolegę, bo teraz mam nową klasę już. Nowa szkoła. I tak się złożyło, że... Właśnie u mnie ten kolega w klasie gra w Wiedźmina. Trzeci raz przechodzi, czaicie to? Aż mi było wstyd, głupio. Dlatego muszę się wziąć konkretnie za tą grę teraz, okej. Okay. Ślady stają się nieregularne. Otwór się słania. Wielkie to. Nie był ranny. Oby. Krew. Krew potwora. Miejmy nadzieję, że będzie dużo, dużo łatwiejsze do pokonania. Niż normalnie. I jak zwykle woda. Gdzie on szedł, co? Niby łapy są w tą stronę. Aha, nie. Zobacz. Tam coś. Niby odczytać na razie nie mogę, tylko mam podążać za śladami. Krew jest ranny, z tego co zauważyłem, czyli coś tam się niby
ziomkowi temu tego dzieciaka udało, ojcu, ale... Czy to mi aż tak pomoże? No zobaczymy. Oho, był ślad. Tropy prowadzą do jaskini. Nie lubię walczyć w jaskini. Chciałbym walczyć na otwartym powietrzu. Wejście. No proszę. W sumie kot by się przydał, co? Jeny. To może zrobimy tego kota? Alchemia. Mogę kota? No bez kitu, brakuje mi czegoś. No nie, bez kota sobie nie poradzę. Dźwięk dochodzi z góry. Z pochodnią? Tak średnio. Nie, tędy weszliśmy. Tu były... Teraz tędy, tak? Jak ja cię mam wejść? Tędy nie. No. Lisze. Zjadł się w pieczarze i nie wyłazi, ale petarda powinna go wykurzyć. Skąd ja cię petardę wezmę? Bo on jest ranny, tak, o to chodzi właśnie. Dobrze, moi drodzy, jak pierwsze to petarda. Petardę już mamy, teraz drugie pokonać potwora. Niby trudne zadanie, czyli zdobyć petardę jest tutaj. Mam gwiazda tańcząca, eksploduje ogniem i podpala okolice, przez co przeciwnicy mogą zdjąć potwory. Dobra. To jest tam gdzieś. Pewnie wyleciał na zewnątrz innym wyjściem. Trzeba go dopaść, zanim ucieknie. Dokładnie. Lecimy. Udało się. A teraz potwór. Gdzie ty jesteś? Już mi się nie wymknie. Aha, to jest takie coś. Coś w stylu gryfa aż. Tutaj będzie chyba kusza potrzebna, co? Tak sobie myślę. Łajdak taki. Trochę czuję się jak w Skyrim. Uciekaj! Moi drodzy, tak mam to właśnie, o to chodzi, żeby tak pokonywać. Aha, proszę bardzo.
Pięknie, co? Czuję się dumna, aż bym powiedział. Czyli jeszcze coś. Czyżby nowe trofeum? No do konia. Ale to wygląda brzydko. Chyba co? No, to wygląda dużo, dużo gorzej. Gry więc ładniejszy. Czemu tędy? A, bo to jest... okej. Pięknie. To było ładne. Przyznajcie sami. I teraz lecimy po nagrodę. Udowodnić, że... Gul. Nie tym razem, okej? W następnym odcinku może. Trzeba będzie coś takiego zrobić. Może jakaś kasa coś wpadnie, nie? Nigdy nic nie wiadomo. A więc walka dzisiaj była, bym powiedział, dużo, dużo łatwiejsza niż poprzednio. Ale zadanie wymagało jednak petardy. Tutaj trochę utrudniło, aż się wystraszyłem. Mówię, kurde, petardę. Skąd teraz to wezmę? Tak ja nigdy tego nie używałem. A petarda okazała się być świetna. Szczególnie, że użyliśmy petardy, aby pokonać wroga. Czy potwora. Tego koguta, czy... Siema. No i lecimy teraz do ziomka. Ciebie? Czy do środka? Na dworze byś, okej, nieważne. Pomyliłem się. Witaj. No? Nie musicie się już martwić skrzykaczem. Dziękuję, mistrzu Wiedźminie. Proszę. Wasza nagroda. Niewiele, ale jak mówią, ziarko do ziarka. Kurde, w sumie. Dziękuję. I polecam się na przyszłość. Mogłem dać mu te pieniądze. Tak nacisnąłem odruchowo, bo niby ta kasa jest potrzebna, nie? Żeby uratować Ciri. Kurde. No ale co, dobra, stało się. Ciri jest dla mnie ważniejsza. I w końcu to tylko gra. Nie? Ale niech będzie. Zadanie wykonane. Z sukcesem bym powiedział nawet. Nie najgorszym sukcesem. By się udało fajnie pokonać tego skrzykacza. I było sympatycznie. Mam nadzieję, że wam również się podobało. Ja lecę dalej z Wiedźminem. I widzimy się ponownie za jakiś czas. Pa!